Dzień dobry kochani, witam Was na kanale. Tak jak mówiłam, dzisiaj przetestujemy sobie piekarnik z opcją używania góry i dołu w dwóch różnych temperaturach, o różnym czasie pieczenia, ale tak, aby nam się zrobiło od razu na godzinę konkretną. Więc przechodzimy do ustawienia. Oczywiście w środku jest już separator założony, więc zaczynamy. Najpierw ustawimy sobie górę. Ja będę korzystała z tego programu, termoobiekt z górą. Czas, jaki będę potrzebowała na kurczaka, to jest, znaczy nie czas, tylko temperatura, to jest faktycznie 190 stopni. Nie, temperaturkę lekko obniżymy, 175 stopni. Ale teraz czas, za to czas wydłużymy do godziny 45. OK. Ale ja bym też chciała, żeby to się zrobiło na godzinę 15:20 maksymalnie. Więc mamy już ustawiony pierwszą część, czyli górę. Piekarnik załączy się o 13:35, teraz mamy godzinę 13:00. Przechodzimy teraz do ustawienia dołu, więc musimy zmienić dolną komorę z opiekaniem od dołu. Mamy, temperatura będzie 100 na 200 stopni. Nie ta. Czekajcie, to nie tutaj. Przełączyło się. Temperaturę przełączamy na 190 stopni. Czas również ustawiamy na około 45 minut. Zobaczymy, najwyżej będziemy dopiekać, ale również ma się to zrobić na godzinę 15:20. Tak jak góra. No i ok, piekarnik załączy się, górna komora o 13:35, dolna o 14:35, więc przechodzimy do robienia naszego obiadu. No więc najpierw zajmiemy się kurczakami. Ja już kurczaki mam zamarynowane, kupiłam takie gotowe w Lidlu. I od tego będziemy zaczynać, bo kurczaki będą potrzebowały najwięcej czasu. Więc układamy je w blaszce. Ten sos, w którym były marynowane, również sobie tutaj wyleję. Bo tu jest również olej. Bierzemy się za kolejne opakowanie. Ponieważ ja robię obiad na 2 dni i liczę na to, że wszystko mi wyjdzie. Innej opcji po prostu nie biorę pod uwagę. Mam nadzieję, że czas pieczenia będzie ok. Ja z reguły używam 180 stopni, ale jak robię 2 godziny. Tutaj zobaczymy, ponieważ jest jeszcze załączona grzałka góra-dół, więc zobaczymy, jak to wejdzie. I kurczaka mamy gotowego. A ziemniaki będę robiła w dwóch oddzielnych formach. Oczywiście to przykrywam też folią, ale jeszcze tutaj naleję troszeczkę oleju. Więc tak jak mówiłam, podlewam go jeszcze delikatnie olejem. W sumie to nawet nie delikatnie, a bardzo. Ponieważ tej zalewy tutaj jest nie za wiele, a nie chcę, żeby mi się przesuszył. I co za tym idzie? Przykrywam go również folią aluminiową. O, widzę, że ucięłam za krótką, ona będzie do ziemniaczków. I oczywiście tą bardziej błyszczącą stroną do góry. Czyli nie tym matem, tylko błyszczącą. Sobie wkładam do piekarnika, może już sobie w piekarniku czekać, aż się piekarnik odpali.
Teraz zajmujemy się oczywiście obieraniem ziemniaczków. Ziemniaki musimy sobie później przepłukać. Ja wszystko sobie na razie wrzucę do miski i będę kroiła wszystko na talarki. Mam nadzieję, że ta temperatura i ten czas będzie ok. Z tą opcją jeszcze podgrzewania od dołu, więc liczę, że będą się lekko również przypiekały. Również te ziemniaki będę okrywała folią aluminiową i zrobię to w takich dwóch mniejszych pojemnikach tego typu. Mam nadzieję, że to wystarczy. Ziemniaki mam takie bardziej sypkie i tak naprawdę eksperymentuję. Zobaczymy, czy ta temperatura i ten czas będzie ok. Na pewno już będą gotowe, ale czy będą takie chrupiące? Ziemniaki oczywiście sobie doprawimy na samym początku od razu, więc widzimy się już, jak obiorę ziemniaczki. No i kroimy ziemniaczki, tak jak mówiłam, w takie talarki, mniej więcej, no nie wiem, pół centymetra. Nie za grube, bo ja lubię, jak one jednak będą takie bardziej przypieczone, więc mam nadzieję, że takie też i wyjdą. Lada moment się również załączy piekarnik. Jeszcze mamy jakieś 5-7 minut, więc postaram się to również nagrać, w jaki sposób on się sam załączy. Więc kroimy te ziemniaczki i zaraz zobaczymy, jak on się nam będzie tutaj sprawdzał. Jestem bardzo ciekawa, jak on upiecze na tym podwójnym, bo szczerze to pierwszy raz sama testuję takie dwa na raz. Jeszcze z tymi opcjami góra-dół, bo testowałam z samym termoobiegiem, ale nie testowałam grzałki na górze górnej do termoobiegu i na dole dolnej, więc pojęcia bladego nie mam, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że będę mile zaskoczona, a nie gorzko rozczarowana. Ok. Jeszcze mamy tu ziemniaczka i tu już wszystkie pokrojone. Jeżeli już robiliście coś z przepisów, to dajcie znać, jak Wam powychodziły, albo jakie Wy macie patenty, bo widzę, że czas pieczenia i moc pieczenia jest inna, używając normalnie termoobiegu, wiecie, w całości piekarnika, bez tej przegrody, a inna jest moc pieczenia i czas pieczenia dużo wyższa jest przy używaniu separatora. Więc jestem ciekawa, jak to wyjdzie. I te bulwy w ziemniakach, po prostu one są tak dobijające. Nie wiem, czy to jest wina tych ziemniaków, bo w tych ziemniakach jest ich od groma po prostu. Dziura na dziurze. Jak szwajcarski ser po prostu. Te ziemniaki. No i piekarnik właśnie się przed sekundą odpalił. Już Wam pokazuję, jak zaczyna odliczać. Bardzo proszę, górna część się odpaliła, dolna czeka do 14:35. Myślałam, że uchwycę ten moment, ale niestety przystawiałam miski i pyknęło. Ale w każdym razie uruchomił się prawidłowo sam, więc przechodzimy teraz do przyprawiania ziemniaczków. Weszła cała miska. Więc tak połowę tutaj, tak żeby miały w miarę luz. I zaraz zobaczymy. Najpierw polewam wszystko olejem i, że tak powiem, zwilżę troszeczkę te ziemniaki. Przemieszamy, żeby ten olej się rozprowadził równomiernie po wszystkich ziemniaczkach. Nawet za dużo tego oleju dałam. No nic. A teraz będziemy obsypywać wszystko i łączyć. Więc one sobie chwilę w takiej przyprawie będą. Ja je oczywiście okryję od razu folią aluminiową.
tak aby one sobie też jeszcze przeszły delikatnie tym smakiem tych przypraw. Będą to zioła prowansalskie, wędzona papryka i sól. Dobra, obsypujemy wszystko solą. Solimy nasze ziemniaczki. Najchętniej to bym użyła bagety, bo ona daje taki fajny, specyficzny smak. Ale to nic. Bierzemy prowansalskie zioła. I na bogato, powiem Wam, uwielbiam te zioła do takich ziemniaczków, więc ja ich nie żałuję absolutnie. I użyjemy też wędzonej papryki czerwonej. Teraz wszystko wymieszamy. One będą teraz fajnie, te smaki wszystkie przechodziły przyprawę przez te ziemniaczki, dlatego że są już naolejone praktycznie wszystkie, tak? Więc będą nam po prostu sobie przechodziły. I to samo robimy z drugim. Niech się to wszystko wymiesza, przejdzie. I zakrywam, wkładam do piekarnika, idę się zajmuję czymś innym, a w międzyczasie to się zrobi. My się będziemy już widzieć o godzinie 15. Ja na pewno ziemniaczki raz wyciągnę. I tak samo raz wyciągnę kurczaka i zajrzę w połowie czasu, czyli około godziny 14 u mnie. Zajrzę i zobaczę, jaka jest twardość, jaka jest, jak to się dzieje w tym piekarniku, czy tam jest wszystko ok. Ale pewnie zrobię to razem z Wami, aby Wam pokazać, jak to będzie wyglądało. Dobra, jeszcze raz ziołami delikatnie. Z wierzchu i możemy okrywać i wkładać do piekarnika. I tak to wygląda. Mamy na górze kurczaczka, a na dole zmieściły się obydwie formy ziemniaków. Ale ziemniaki załączą się jeszcze troszkę. No i już zgasło. A, jeszcze, dobra, góra jeszcze nie zgasła. Dobra, minuta. Zgasło, więc wyciągamy, zaraz zobaczymy, jak to wszystko wyszło. Kurczaczki wyszły tak. Jak widać, wyszły ładnie. Zaraz zobaczymy, jak nam wyszły ziemniaczki. A ziemniaczki wyszły tak. Zaraz powykładamy, więc zobaczymy. Ok, ziemniaczki wszystkie są mięciutkie i kurczaczki też. No więc obiad nam wyszedł. Fajnie się przyrumieniło wszystko, nakładamy. Także myślę, że to fajna opcja, tym bardziej jeżeli możemy nastawić ten czas oddzielnie, tak, a na konkretną godzinę, żeby się wszystko zrobiło. Ja jeszcze w Thermomixie do tego obiadu zrobiłam marchewkę z groszkiem, ale bez groszku, bo groszku nie miałam, więc... Więc jest marchewka bez groszku z groszkiem. I tak się to oto dzisiaj mój obiad prezentuje i prezentacja piekarnika na dwie połówki. Tu ostatnio mi ktoś pod wcześniejszym filmem, pod tym pierwszym filmem z piekarnikiem zwrócił uwagę, że przy otwieraniu tych górnych drzwiczek, jak mamy coś tam, tak jak teraz, jest ciężko wyciągać z pierwszej półki. I faktycznie, gdybym postawiła na separator tego kurczaka, otwierając tylko i wyłącznie górne drzwiczki, byłby problem z wyciągnięciem, pewnie bym się gdzieś poparzyła, bo drzwiczki są tak lekko pod ukosem, ale stawiając tą kratkę, którą ja postawiłam, nie miałam żadnego problemu z wyciągnięciem tam folii, czy nawet tego kurczaka, także jest to jakieś rozwiązanie, ale trzeba na pewno uważać, używając tylko górnych drzwiczek, żeby się po prostu nie poparzyć. Więc mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Ja się z Wami na dzisiaj żegnam. Życzę Wam miłego dnia i widzimy się w kolejnym filmie na kanale. Do zobaczenia, a w razie czego zapraszam jeszcze na kanał Marta w biegu. Pa!